Witam wszystkie raki na czytaniu na styczeń 2024. Zachęcam do polubień, subskrypcji. Karty już potasowane. Zobaczmy, jaka będzie energia w styczniu dla raka. Energia w styczniu dla raka. Dla raka. Energia w styczniu dla raka. 7 mieczy. Dobrze. Praca, finanse dla osób, które pracują, mają pracę, siła. Praca, finanse dla osób, które nie pracują, szukają pracy. Koło fortuny. O, miłość, relacje, związki dla osób, które są w relacji. Są w relacji. Mak. I miłość. Relacje dla osób, które poszukują swojej drugiej połowy, albo poszukują towarzystwa, lub nie szukają wcale nikogo. Rak. Wieża. O, wieża. No i rada. Rada na styczeń dla raka. Cesarzowa. I na co uważać w styczniu? Na co raki mają uważać w styczniu? 9 monet. Jeśli chodzi o ten miesiąc, styczeń, dla raków, to tutaj trzeba uważać, bo tutaj karty pokazują, tak jak gdyby ktoś próbował wam zrobić jakieś nieprzyjemności, tak jakby ktoś próbował wam coś zabrać, coś ukraść. Na przykład, jeśli macie jakieś, tutaj podaję przykład tylko. Na przykład, jeśli macie fajną, wymyśliliście sobie coś fajnego, na przykład jakiś projekt, jakieś zadanie, które chcecie wykonać, i ktoś może wam je chcieć ukraść jakimś sposobem, chwytem, po prostu weźmie was, no, tak was podejdzie, że po prostu nie będziecie nawet wiedzieć. Musicie uważać, bo tutaj sytuacje, które będą się dziać, mogą mieć drugie dno, więc tutaj tak bardziej ostrożniej po prostu podchodźcie w tym miesiącu, czy do ludzi, czy do sytuacji, które się będą dziać. Miejcie na uwadze to, że ktoś może nie mieć wcale dobrych zamiarów wobec was i tutaj ktoś wam może próbować zaszkodzić, może kopać pod wami dołki, na przykład w pracy. Choć tutaj tego nie widać, ale ogólnie w życiu, w styczniu, w jakichkolwiek sytuacjach, po prostu miejcie się na baczności. Dobrze. Zobaczmy może coś więcej na temat pracy dla osób, które pracują, bo tutaj fajnie pojawia się praca. Wiecie, czego chcecie po prostu. Macie energię, siłę do tego, by pokonać wszelkie przeciwności, jakie się pojawią właśnie w pracy. Być może tutaj ktoś może próbować wam tak zaszkodzić, w jakiś sposób was podejść, oczerniać na przykład. Wymyślać różnego rodzaju kłamstwa, manipulacje przeciwko wam, ale wy sobie tu świetnie poradzicie. Potraficie podejść, nawet może podejdziecie tą osobę, która właśnie próbuje
w taki sposób wam zaszkodzić. Będziecie w stanie podejść ją w bardzo sposób inteligentny i powiedziałabym sprytny. Więc tutaj bardzo fajnie. Natomiast jeżeli będą inne sytuacje, jakieś trudne, ciężkie, będą trudne rozmowy na przykład, to czy praca będzie po prostu jakiś projekt, który będzie się wydawało, że nie jest nie do wykonania, dacie sobie radę. Choćby nie wiem jak, ale po prostu ta karta pokazuje, że macie taką siłę. Ta siła mówi o tym, że po prostu jesteście w stanie okiełznać każdy jeden projekt. Nawet ten, który się macie jakieś obawy w stosunku do niego, to również. Poza tym karty mówią, że tu będziecie mieć też sporo, że będziecie coś świętować, więc myślę, że tutaj wam się coś może udać. Będziecie się cieszyć z jakiegoś właśnie może działania, przedsięwzięcia, które wam uda się właśnie doprowadzić do końca, mimo jakiejś przeciwności, bo tutaj też mogą być jakieś przeciwności po prostu, które gdzieś tam przeciwko wam się dzieją, ale dacie sobie z tym wszystkim radę. Jeśli chodzi o osoby, które szukają pracy, to tutaj może być jakaś niespodzianka od losu. Pojawia się koło fortuny i dziesiątka monet, więc możecie być zaskoczeni jakąś sytuacją, która się wydarzy, na przykład podczas poszukiwania pracy. To ta sytuacja, ta zmiana, która może się wydarzyć, na przykład może być tak, że będziecie rozgoryczeni, bo na przykład coś pójdzie nie tak, a okaże się później, że jednak sytuacja pójdzie w ogóle w innym kierunku, dostaniecie drugą na przykład propozycję. Może być tak, że dostaniecie, tu może być fajna propozycja intratna, bo może być związana z dużymi pieniędzmi. Może to być na przykład jakaś propozycja do kogoś z rodziny do pracy, może ktoś wam z rodziny pomóc na przykład pracować, może was zatrudnić w jakiejś firmie gdzieś tam rodzinnej. Niekoniecznie z waszej rodziny, ale jakiejś tam rodzinnej, jakiejś firmie na przykład. Może być tak, że właśnie to koło fortuny obróci się na waszą korzyść. Bardziej tak to wygląda, w ogóle tutaj finansowo pokazana jest bardzo dobrze sytuacja. Ale też tak jak mówię, mając tą kartę ogólną na uwadze, też uważajcie, bo tutaj fajnie się to pokazuje, ale żeby na przykład przez jakąś jedną osobę na przykład nie zaprzepaścić tej szansy, no, bo na przykład ktoś będzie wam źle życzył, źle podpowiadał, na przykład powie nie wiesz tej propozycji, tak? Może tak być, bo sam sobie ją będzie chciał wziąć, tak? Więc tutaj słuchajcie siebie, tym bardziej, że w radzie macie cesarzową, która pokazuje dobrobyt, która pokazuje, że po prostu wam jest dobrze, że tutaj nawet przy takich jakiejś negatywnej karcie, to jednak karta cesarzowej mówi o tym, że obróci się to na waszą korzyść, więc radą jest wykorzystać z tego dobrobytu, który się pojawia. Także tak jak tutaj, ta sytuacja w pracy na przykład, jeżeli będziecie mieli co świętować, to jasne, korzystajcie z tego, tak? Bo to może świętujecie, bo możecie mieć na przykład też tutaj też fajnie, bo poradzicie sobie z jakimiś tutaj negatywnymi osobami czy sytuacjami, a tutaj na przykład może być to związane z jakimś awansem, podwyżką, dobrobytem, który świętujecie zresztą. Natomiast tutaj ta praca, tu pokazują się też właśnie pieniądze, więc może być naprawdę fajna propozycja, więc tutaj pilnujcie się. Na pewno tutaj patrzę na to ostrzeżenie, które się tu pojawiło i pojawiła się dziewiątka monet. Tutaj uważałabym na jakąś rozrzutność. Uważałabym na to, że też jeżeli tu chodzi o miłość na przykład, by
że ostrzega przed takim byciem singlem, zamykaniem się na przykład na innych, tak? Że dobrze mi jest tak, jak jest, a mam wszystko, czego mi potrzeba zresztą. Ale właśnie tutaj tego ostrzega, by tak, no, tego nie traktować. By otworzyć się bardziej może tutaj na inne też propozycje, na obfitości. Tutaj też, jeśli chodzi o pracę, to mogą być rady, by też może iść w jakimś kierunku swoich hobby, pasji, zainteresowań. No i tutaj też, patrząc na te dwie karty, też uważać na jakiegoś złodzieja, oszusta, który właśnie, też ostrzeżenia właśnie przed jakimś wydawaniem pieniędzy, by was ktoś nie namówił na coś, na przykład niepotrzebny jakiś zakup. Jeśli chodzi o relacje osoby, które są w związkach, i cesarzowa drugi raz. No to tutaj może macie jakieś plany co do jakiejś kobiety. To tak dla panów. Może być tak, że po prostu ten czas w relacji będzie obfitował w bardzo fajne chwile. Możecie sobie wymarzyć, co chcecie w relacji. Tutaj nawet jeżeli myślicie o ciąży, to też jest taka możliwość, że po prostu się spełni to marzenie. Może być tak, że po prostu, nie wiem, może na przykład szukacie jakiejś rozmowy, która może była trudna, bo coś się trudnego wydarzyło, ciężkiego w przeszłości na przykład, czy ktoś coś zrobił, co wam się nie podobało, przeciwko wam. I tutaj też mak jest, mówi o komunikacji, więc może warto załagodzić tą sytuację, porozmawiać, wyjaśnić sobie wszystko, tym bardziej, że tak naprawdę tu od was będzie ta sytuacja inicjowana. I po prostu macie wszelkiego rodzaju predyspozycje ku temu, by osiągnąć to, co chcecie w tej relacji tak naprawdę. Więc jeżeli chcecie się pogodzić z kimś, to macie takie możliwości. Możecie wykorzystać to. Macie ogromny potencjał, by osiągnąć w relacji to, co chcecie. Tylko też cały czas uważajcie tutaj na tą osobę, która gdzieś tam coś wam po prostu może źle życzyć, bo może też być tak. Natomiast osoby, które nie są w relacji, to tutaj pojawia się taka sytuacja. I karta 8 kielichów to potwierdza. Tak jakby była taka sytuacja, że coś, być może właśnie, ktoś wam zaszkodził, może tak być, i to się pokazuje taka sytuacja, że po prostu wy od czegoś odchodzicie, nie chcecie czegoś. Tak jakby w przeszłości miała miejsce sytuacja rozstania, które było w jakiś sposób bolesne, zachwiało waszym bezpieczeństwem, zachwiało waszą równowagą. Mogło być tak, że ktoś was wpuścił w maliny, ktoś was wykorzystał w jakikolwiek sposób. I po prostu w tej chwili nie macie ochoty nikomu ufać, jesteście troszeczkę zamknięci. Zamknięci na przykład na nowe relacje, bo jeszcze odczuwacie po prostu ból po tym, co się wydarzyło, bo to było takie nagłe jakieś zdarzenie i zachwiało niestety waszym bezpieczeństwem. Może budowaliście coś z kimś już, a niestety coś się wydarzyło takiego, co spowodowało, że no wszystko się zamieniło tak jak domek z kart, tak? Rozpadło się po prostu na drobne elementy. I tutaj jest pokazane odchodzenie też od czegoś, więc że odchodzicie od czegoś, do czego byliście przywiązani, do czegoś, co bardzo lubiliście, kogoś może, kogo bardzo lubiliście, może coś do niego czuliście, ale was w jakiś sposób wykorzystał, oszukał.
w nieładny sposób. I po prostu tu jest pokazane takie raczej odejście, więc takich, jeśli chodzi o osoby, które poszukują kogoś, to raczej tu jest jeszcze takie przebolewanie tych strat, bym powiedziała, jakieś z przeszłości. Natomiast wiadomo, że jak się coś zakończa, to zaczyna się też coś nowego. No i na pewno karty tutaj w tej sytuacji radzą, by nie zostawać singlem, tak? Czyli nie tkwić w tym, mimo iż jest ciężko, ale jednak gdzieś spoglądać, bo może się ktoś pojawić, zresztą na pewno się pojawi ktoś na horyzoncie. Przecież nie jesteście zamknięci w jakiejś wieży. Więc na pewno tutaj karty ostrzegają, by nie zostawać singlem, by po prostu, wiadomo, przeboleć pewne sytuacje, bo czasem trzeba, ale one radzą, by jednak pomyśleć o sobie, a może radzą, by właśnie w tej sytuacji, jeśli masz taką trudną sytuację, to może mogą radzić to, by zająć się sobą. W sensie takim, by na przykład pójść do fryzjera, kosmetyczki, by zadbać o siebie, że właśnie jest taki czas, moment, kiedy można właśnie pomyśleć o sobie. Dziękuję, Raki, za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów.